Moi kochani, miłośnicy Słowa Bożego, witam Was serdecznie. Jutro już 13 niedziela zwykła. Z tej liturgii Słowa tej niedzieli będziemy korzystać w naszej modlitwie i refleksji. Jak zawsze chcemy zaprosić do naszej modlitwy, naszych rozważań Maryję. Prosić o jej wstawiennictwo, o to, aby czuwała nad naszym sercem, nad naszą modlitwą, naszym spotkaniem ze Słowem Pana. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża i idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, jak zawsze trzy punkty do naszej modlitwy, naszych rozważań, naszej refleksji w oparciu o słowa Ewangelii z niedzieli. Po pierwsze, Pan Jezus nie zabrania nam kochać drugiego człowieka, kochać naszych bliskich, mamę, tatę, brata, siostrę, kuzyna, kuzynkę i kogoś innego jeszcze z naszej rodziny. Ale Pan Jezus prosi o jedno, aby to On w miłowaniu był pierwszy. Znamy to piękne powiedzenie: jeśli Bóg jest na właściwym miejscu, na pierwszym miejscu w naszym życiu, wszystko jest na właściwym miejscu. Ta zasada dotyczy także miłowania, dotyczy miłości. Jeśli w miłości Bóg traci swoje pierwsze miejsce, miejsce najważniejsze, to zwykle także i ci, których darzymy miłością, na tym prędzej czy później tracą. Weźmy wychowanie dzieci. Jeśli w tym wychowaniu Bóg nie jest pierwszy, to rodzicielska miłość może nieraz zamienić się albo w to, że dziecko zostanie rozpuszczone i trudno będzie później z tego dziecka coś wykrzesać w procesie wychowania. Albo też jest druga skrajność, że ta rodzicielska opieka, to wychowanie zamieni się w bezduszny rygor. Prośmy jutro na modlitwie o głębię miłości. O głębię miłości wobec ludzi, a ta głębia, chcemy mieć tą świadomość, rodzi się z naszego miłowania okazywanego Panu Bogu. No i oczywiście otwarciu serca na Jego miłość. On w miłości pierwszy jest. I prośmy jutro na modlitwie, byśmy o tym
nie zapomnieli. Idąc za Panem Jezusem, nie wystarczy mieć dobrych butów wygodnych do maszerowania, do wędrowania. Nie wystarczy mieć sportowego ubrania, czy też dobrego, wygodnego plecaka. Pan Jezus prosi, aby wszyscy ci, którzy podążają za Nim, posiadali ten najważniejszy element, czyli akceptację swojego osobistego krzyża. Kto idzie za mną, a nie niesie swego krzyża, nie jest mnie godzien. Akceptować swój krzyż to podjąć wymagania życia, które nas spotykają każdego dnia. Z doświadczenia wiemy, że ciężar tego krzyża raz jest większy, innym razem prawie, że go nie odczuwamy. Ważne, aby ta świadomość była w naszym sercu, że moja droga z Jezusem to nie jest jakaś wycieczka. W każdym momencie, której to wycieczki, mogę zrezygnować i pójść sobie gdzie indziej. Ja pragnę wpatrzony w Jezusa, niosąc świadomie krzyż mojego życia, podążać za Nim, bo to droga, jedyna droga, która prowadzi do domu Ojca. O taką odwagę przyjęcia swego krzyża prośmy jutro na modlitwie. Z całą też świadomością, że mamy nieść swój krzyż, nie Jezusa. Jego krzyż już trafił na właściwe miejsce. Na Jego krzyżu dokonało się nasze zbawienie. Teraz trzeba, aby obok tego krzyża stanął także mój krzyż, abym stanął ja w całości mojego życia, moich codziennych wyborów. Moi kochani, jeszcze trzeci element tej niezwykłej w Ewangelii zawartej ekonomii Pana Jezusa. To jest przedziwne. Jeśli chcesz zachować, to tracisz. Jeśli tracisz, i to jest ważne, z powodu Jezusa, to zyskujesz, to zachowujesz. Chcemy o to prosić, byśmy o tym pamiętali. Jeśli tracę dla Jezusa mój czas, moje siły, tracę to, co nieraz cenne w moim życiu dla Jezusa, to tak naprawdę jednocześnie zyskuję. Ogromny zysk następuje w moim sercu i w moim życiu. I odwrotnie, jeśli próbuję coś w życiu zachować tylko dla siebie, jeśli zachowuję się jak wytrawny egoista, to tak naprawdę w życiu tracę. Często tracę czas, tracę siły, tracę pieniądze, później tracę przyjaciół, a często także tracę samego siebie, bo w pewnym momencie nie wiem, kim tak naprawdę jestem, dokąd podążam. Często tracę w życiu jakąś orientację, tracę najważniejsze cele. W tym życiu błąkam się po różnych drogach, a często są to tak naprawdę bezdroże. Jutro chcemy prosić na modlitwę, byśmy przyjęli w pokorze propozycję jezusowej ekonomii, w której nas zaprasza, byśmy umieli śmiało, hojnie tracić dla Niego, aby jeszcze bardziej zyskiwać Boże dary, Bożą łaskę, napełniać tymi darami swoje serce. I dzisiaj wyjątkowo, bo to ostatnie nasze spotkanie, chciałbym jeszcze dodać czwarty punkt o tej nagrodzie, o której mówi Pan, nagroda proroka. My często myślimy i chcemy, aby nagroda spotkała nas wręcz
natychmiast. A Pan Jezus mówi, że tej nagrody nie utracimy, że ona jest pewna, zapisana w sercu samego Boga. Ale nieraz ta nagroda spotyka nas tak, jak pragniemy, natychmiast. Nagroda za nieraz bardzo skromny czyn. To ten przysłowiowy podany kubek wody spragnionemu. Oto spragniony, kiedy otrzyma ten kubek wody, powie nam dziękuję, a rzadko nam ktokolwiek mówi dziękuję. Albo też przyjmując ten kubek wody, spojrzy na nas z ogromną wdzięcznością, a my tak naprawdę, czy nam naprawdę w życiu brakuje takich spojrzeń. Ludzie patrzą na nas obojętnie, nawet kiedy dajemy im nieraz bardzo wielkie prezenty, a tutaj spojrzenie pełne wdzięczności. Albo też ten, który otrzyma od nas kubek wody, poprosi nas o chwilę jeszcze naszej obecności. Może nieraz nawet nic nie powie, ale czytamy po jego minie na twarzy i zachowaniu, że jest nam ogromnie wdzięczny. Czyż to nie jest już piękna nagroda? A jaka nas czeka z rąk Ojca Niebieskiego, trudno nawet sobie wyobrazić. Bądźmy cierpliwi na tę nagrodę czekając. A jednocześnie nawet gdyby ten, któremu podamy kubek wody, nie okazał nam żadnej wdzięczności, to gdyby był spragniony po raz drugi i trzeci, to ten kubek wody mu po prostu z serca i sercem podajmy. Dziękuję za waszą uwagę. Życzę wam, abyście dalej trwali przy Słowie Bożym. Abyście nad tym Słowem się pochylali, na to Słowo otwierali swoje serce, otwierali swoje życie. I wtedy, kiedy niejako wszystko nas ku tego Słowa przyciąga, ale jeszcze bardziej wtedy, kiedy jest tyle przeszkód, tyle rzeczy nas od Słowa odpycha, czy próbuje odwrócić naszą uwagę, nas do przebywania ze Słowem Bożym zniechęcić, aby wtedy tym bardziej przyjść, otworzyć i czerpać z tego Słowa, tym Słowem się karmić. I pamiętajcie, to karmienie się życie Słowem ma trwać nie 2 miesiące, nie 1,5 roku, 5 lat, ale do końca życia. Do końca życia. Kiedy oddamy ostatni oddech, możemy wtedy powiedzieć, że skończyła się nasza ziemska lektura Bożego Słowa i jesteśmy gotowi na wieczne spotkanie ze Słowem wcielonym, z Jezusem. Niech Pan wam obficie błogosławi, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść wam Boże, bądźcie dzielni w tym teraz też trudnym czasie dalej trwającej pandemii. Pomagajcie tym, którym jest jeszcze trudniej. Szczęść Boże.